Dzień dobry, witajcie serdecznie. Gramy dzisiaj w pierwszy epizod drugiego sezonu The Walking Dead. Na wstępie zaznaczam, że będę tutaj starał się jak najmniej wam spoilować z gry, no ale jednak jest to gra fabularna i tutaj trzeba coś o tej samej fabule, czy o tym jak to wszystko wygląda powiedzieć. Na wstępie zaznaczam, że jeżeli ktoś nie grał lub nie ukończył pierwszego sezonu, to naprawdę wyłączcie ten materiał, nie oglądajcie go, bo tutaj już na samym wstępie możecie sobie dość poważnie zepsuć fabułę. Zacznijmy od początku. Naszą bohaterką jest Clementine, która powraca po pierwszym sezonie, po kilkunastomiesięcznej przerwie. I w ogóle strasznie mi się podoba to i to widać, że nie wiem, czy Telltale to świadomie robi, ale to jest troszkę takie nawiązanie do postaci Carla właśnie z komiksu. Nie wiem, czy czytacie, jeśli nie czytacie, to naprawdę serdecznie polecam komiks The Walking Dead, bo jeśli nie lepszy jest, to przynajmniej tak samo dobry jak sam ten serial growy. Podoba mi się to, co robią z mechaniką tej postaci, bo pokazują jakby Clementine starszą i pokazują, jak bardzo ten świat, który się zmienia, odciska się na jej psychice. Jak na razie można podsumować ten pierwszy epizod w kilku słowach, po prostu naprawdę ogromne, pozytywne wrażenia. Te gry nie mają gameplayowo czy mechaniką jakąś nas poruszać, czy oferować ogromną nieliniowość i rozbudowanie, to po prostu mają być gry takie bardzo bazujące na fabule i po raz kolejny, mimo że tutaj można się przyczepić do kilku drobnych elementów w tym epizodzie, jest to naprawdę udany powrót. The Walking Dead nadal jest grą, w której podejmujemy decyzje, spotykamy się z różnymi postaciami i często jesteśmy w bardzo krytycznych sytuacjach. I nadal, co może dla niektórych wydać się trochę przewidywalne i monotonne, jest tak, że praktycznie cały czas czujemy, że coś jest nie tak, że coś robimy źle, bo nie ma wyborów idealnych. I praktycznie każdą sytuację moglibyśmy rozegrać, jeśli oczywiście mielibyśmy taką możliwość, lepiej. Drugi sezon już na samym początku jest o wiele bardziej mroczniejszy niż poprzednie właśnie odcinki The Walking Dead. Już od początku przytacza tutaj klimat, bohaterowie naprawdę są w ciężkich warunkach, głodują i po prostu walczą o takie najdrobniejsze, najbardziej elementarne właśnie surowce, żeby przetrwać. Oczywiście to jeszcze bardziej pobudza ekscytację, bo jak wiemy, Telltale pokazało, że jednak stopniowo tutaj buduje ten klimat, i wydarzenia jakby powoli podbijają napięcie jeszcze wyżej, dlatego możemy mieć nadzieję, że dalej w tym sezonie będzie naprawdę mrocznie i groźnie. Jeżeli mowa o samym gameplayu, można powiedzieć, że jednak sam w ogóle interfejs stał się jeszcze bardziej intuicyjny, przedmioty, z którymi możemy wejść w interakcję, są bardziej widoczne, a same ikonki tutaj przycisków, bo gramy teraz na PC-cie, ale z padem xboxowym, są o wiele bardziej większe niż poprzednie, dlatego po raz kolejny gra jest tak zrobiona bardziej, żeby była bardziej przystępna w stronę graczy, którzy niekoniecznie są hardkorowcami. I na przykład jeżeli macie rodzeństwo, czy tam żonę, dziewczynę, kogoś, kto niekoniecznie jest graczem, a chce się pokazać tej osobie tą fabułę, ten świat i to, jak bardzo nietuzinkowa to jest produkcja, to jak najbardziej Telltale wam to umożliwia. I na ekranie wam tego nie pokażę, bo byłoby to spoilujące tutaj, ale jedna rzecz, która może się nie podobać, to jak zostały przedstawione nowe postacie. Niekoniecznie przez właśnie ten jeden odcinek zżyjemy się z nimi i przywiążemy tak bardzo, czy będziemy mogli jakoś odnieść się do którejś z nich, obrać jakąkolwiek stronę, bo większy nacisk w tym epizodzie jest kładziony na Clementine, ale jak Telltale pokazało, że potrafi fajnie rozwijać postacie i interesować nas ich życiem, ich perypetiami, to mamy nadzieję, że jednak w następnych odcinkach to się zmieni. Sam, where are you going? Wait up! Tak jak mówiłem wcześniej, pierwszy epizod drugiego sezonu The Walking Dead to udany powrót. Jednak patrząc po tym, jak już włodarze na przestrzeni pierwszego sezonu mieli problemy z punktualnością i niektóre epizody ociągały się i tam wchodziły miesiąc później, to patrząc po tym, że wzięli sobie na barki takie serie właśnie jak The Wolf Among Us i wkrótce właśnie ukaże się jeszcze Borderlands czy Gra o Tron, to możemy troszkę się bać, czy jednak nie wzięli sobie po prostu za dużo, nie naważyli sobie za dużo piwa. Chociaż patrząc po tym, że zarobili dość dużo przy właśnie pierwszym sezonie The Walking Dead, to miejmy nadzieję, że teraz prawda, ich siedziba się zwiększyła i będziemy szybciej te epizody dostawać. Nothing edible.
po raz kolejny nie mogę tutaj nic więcej wam powiedzieć, niż tylko to, że Walking Dead to nadal to samo i po prostu dobra gra fabularna. Jeżeli ktoś pokochał pierwszy sezon albo po prostu zainteresował się tym światem, to tutaj też nie będzie zawiedziony. Ale jeżeli komuś na przykład taka rozgrywka nie odpowiada, to niestety niewiele się w tym aspekcie zmieniło. Okay, bring it back. Go wybaczcie, im więcej powiem, tym gorzej, dlatego nie będę wam tutaj nic więcej mówił. Podsumuję to tylko tak, że Walking Dead zalicza udany powrót i jeżeli komuś naprawdę podobał się poprzedni sezon, albo po prostu lubi gry z dobrą fabułą, to jak najbardziej trzeba się tą produkcją zainteresować. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie i miłego grania. Na razie. Empty. Better keep looking, huh, Sam? It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart.